Ciekawe, czy państwo wiedzą przed telewizorami i państwo tutaj, że protokoły z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej są utajniane na 6 lat. Co pan prezes Glapiński chce utajnić? Może to, że rząd w ubiegłym roku spóźnił się w reakcji na inflację, działał w interesie rządu, a nie w interesie Polaków. Może to chce utajnić. To, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej, czy widzowie to wiedzą, ludzie, którzy podejmują decyzje o naszych kredytach, że dostają dokumenty na 2 dni przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Jak mają kilkaset stron przeanalizować i przeczytać? Dziwne, że bez wątpienia rzeczy się, dziwne bez wątpienia rzeczy się wokół Rady Polityki Pieniężnej dzieją. Glapiński chce coś ukryć przed opinią publiczną i przed nowymi członkami Rady Polityki Pieniężnej.